Magdalena Sawicka, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek serwisu kulturalnego Polskiego Radia Chopin. Dzisiaj o 22:00 bohaterem audycji Czarne na Białych Jakuba Puchalskiego będzie Artur Rubinstein. Posłuchamy jego wczesnych nagrań. W programie zabrzmią m.in. koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina z towarzyszeniem London Symphony Orchestra pod dyrekcją Johna Barbirollego, a także drugi koncert fortepianowy B-dur Johannesa Brahmsa, ponownie z towarzyszeniem London Symphony Orchestra, tym razem pod kierownictwem Alberta Coatesa. Jutro o 21:00 w programie Chopin Pop eksperymentalna elektronika z płyty Polscy artyści Chopinowi zagrali. Do tego Astigmatic Inspired by Chopin oraz Variations of Chopin. Będzie trochę ambientu, trochę połamańców, kolaży, dronów i zgrzytów. Zaprasza Mariusz Gradowski. W drugiej audycji z cyklu Chopin Uniwersum cofniemy się o kilkanaście lat od wielkiego wybuchu w chopinowskim kosmosie, jakim była publikacja jego wariacji op. 2. Jak dorastał Fryderyk, nim dał się poznać światu? O tym opowie Państwu dr Kamila Stępień-Kutera już w piątek o 14:00. Teraz sobota i godzina 11:00. Bohaterem audycji W poszukiwaniu ideału Galeria Bohaterów Konkursu Chopinowskiego Róży Świadczyńskiej będzie Janusz Olejniczak. W programie zabrzmią m.in. Scherzo Hamol op. 20, sonata fortepianowa Bemol op. 35, a także koncert fortepianowy Fmol op. 21 z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. W niedzielę o 17:00 Adam Rozlach zaprasza na drugie spotkanie z legendą światowej wiolinistyki, belgijskim skrzypkiem Arturem Grimaud. W programie Nie samym Chopinem zabrzmią koncerty skrzypcowe KV-211 i KV-216 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Również w niedzielę, ale o 18:00. Swoją najbliższą audycję Pierwszy po Chopinie dr Danuta Gwizdalanka poświęci napisanemu przez Karola Szymanowskiego w czasie wojny cyklowi fortepianowemu Maski. Inspiracjami dla tego dzieła były słynne postaci literackie. W niedzielę o godzinie 16:00 w parku i na dworze Kłoczowskich w Bogdanach Wielkich na Mazowszu odbędą się dwa recitale w ramach festiwalu Chopin en Vacances. Jako pierwszy wystąpi dobrze już Państwu znany Eryk Koszela, laureat nagrody Grand Prix tegorocznej odsłony naszej alternatywy konkursowej i uczeń profesor Olgi Łazarskiej, jako drugi Piotr Pawlak, uczeń Waldemara Wojtala. W programie muzyka Fryderyka Chopina, Maurycego Moszkowskiego i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Festiwal Chopin en Vacances we dworach i krajobrazach Polski organizowany jest przez Fundację Ziemia Dobrzyńska. Polskie Radio Chopin już po raz drugi zostało patronem medialnym tego wydarzenia. I na koniec przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.